Budź się, pierun, widzowie! Jestem na stronie www.abraety i właśnie na sobie mam to! Niesamowicie cieplutką bluzę! Napisz teraz w komentarzu, który produkt Abratym jest twoim ulubionym! Widzisz ten autograf? Do każdego zamówienia dokładamy taki za free! Pierwszy link w opisie! Okej, widzowie, witam was! Ja jestem Abra i dzisiaj robi się poważnie! Bo mapki od was to coś, co sprawia, że poprawia mi się humor! Tak wygląda moja twarz! Choć nie zawsze, ale przykładowo dzisiaj jakiś ziomar zrobił moje studio, albo ucieczkę z zamku. Prosto, hard, tył, esy, prawo, tak, o Abra, jak nie przejdziesz, jesteś Bambi. Wszyscy wszystko zrozumieli? Jeżeli tak, to zapinamy pasy i powinniśmy wyposażyć się w jakąś dobrą skórkę, żeby ten odcinek przetrwać w całości. Natomiast mega szybkie sprawdzenie, czy ty na końcu sklepu wpisałeś już kod Abra? Jeżeli nie, no to trochę sorry, ale jesteś Bambi, dlatego wpisuj kod Abra tutaj i napisz w komentarzu, czy już go używasz. Abry rzeczy, Abry. Ziomal stworzył, słuchajcie, moje stanowisko gamingowe. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś przechodziłem podobną mapę, tylko że to było stanowisko bardzo dużego youtubera, właśnie StumbleGuysowego, a tutaj ktoś zrobił to dla mnie. Ale tutaj to jest mega wzruszające. Serio. Mamy faktycznie, słuchajcie, fotel. Popatrzcie, to takie z trampoliną. Taki, wiecie, milusi, piękny. Nie wiem, co to jest, to po bokach, słuchajcie. Nie da przejść, akurat nie wiem, ale to wygląda całkiem spoko. Zaraz zobaczymy, bo ta mapka może być specjalnie tak zrobiona, żeby właśnie nie było łatwo. Mamy klawiaturę, mamy monitor, który jest pusty. Słuchajcie, przede mną jest monitor, a tam jest jakaś przestrzeń. Mamy komputer, ty, właśnie, z jakimś jakoś napędem odrzutowym, co? Jakoś ciężko. Poczekaj, to podejrzewam, że powinien być jakiś checkpoint. I to jest chyba w ogóle myszka do komputera, czy mi się tylko wydaje. Okej, dziwnie dość wygląda, ale trochę wygląda jak myszka. To z kolei wygląda jak klawiatura? No wygląda. Moim zdaniem całkiem spoko wygląda. No i popatrz na ten komputer z turbiną. Dobra, i to jest dwa komputer, wiotraki, a jak turbina wejść do tej turbiny? Ty, nie wiem, nie tutaj wiem, się ale nie wchodzi do ale tej jak turbiny, na kompa to wygląda nieźle, naprawdę dość tłuściutko. A, tu słuchajcie, jest trampolinka, zobacz. Gdzie jest trampolinka? O, jest trampolinka. Nie zapominajmy, ej, że tu trzeba jakoś jeszcze ej przejść. Podoba mi się. No patrzcie, on nawet LEDy zrobił w środku obudowy. Powiem szczerze, ja sam bym czegoś takiego nie potrafił zbudować. I to naprawdę wymaga docenienia, widzowie. Serio, moim zdaniem sztosik, nie, gabanosik. Gdzie jest checkpoint? Okej, dobra, lecę nie sobie tutaj, dobra. Nie, sobie nie było gdzie checkpointa. Wow, to musisz lecieć. Ja tutaj są. O! Dobra. Ale nie był checkpoint. Ej, lecę do góry. Lecę do góry, żeby zobaczyć, jak to właśnie wygląda, słuchajcie, od góry. Nie, no pięknie. Ej, pięknie. Jakie studio, widzowie. Prawdziwym youtuberem mógłbym zostać, słuchajcie, z takim studiem. Ty, no popatrz. No popatrz, no nie. Widzisz ten fotel? Widzisz ten fotel. Widzisz tego kompa? No nie widzisz, no ale ja widzę. No i tyle, w sumie wystarczy, co nie? Okej, liczę na to, że tu jest, słuchajcie, jakaś forma checkpoint. Tu, no nie ma, nie ma, jak spadniesz, to jesteś na starcie. O kurde, no dobra, to wtedy będzie naprawdę gruba lipa. Wtedy nie ma ten tego. Dobra, okej, lecę, nie! Okej, tutaj jest taka forma checkpointu, to powiedziałbym. O, oh, wow, dobra, że nie jest tak źle, słuchajcie. No chyba nie jest aż tak źle. Sunęło dobra, mi się. Lecę sobie tutaj. Jezu, jednego kroku dobra, mi, ej, lecę sobie tutaj nie ma checkpointa. Ej, to nie jest takie łatwe. Wiesz co, checkpoint jest dużo dalej po prostu. Dobra, jestem tutaj i teraz, słuchajcie, muszę czekać, aż to będzie właśnie zawracało. I teraz, jak to zawraca i teraz na przykład będzie zawracało. Dobra, to znowu, ej, słuchajcie, to mogę już trzeci raz, jak ja spadam. Nie, no dobra, to są jakieś jak ty, no ale bez przesady, akurat to, co ty tam robisz, to naprawdę nie jest jakoś mega hardkorowe, moim zdaniem. Typu, że naprawdę musisz się mega skupić i to pójdzie. Samo wtedy pójdzie. Ja teraz też wcale nie mam takiego samo fajnego fragmentu i muszę się skupić, ale jak się człowiek skupi, słuchajcie, jak się człowiek weźmie i się skupi, no to popatrzcie! No to picobello! Ej, naprawdę mega dziękuję za tą mapkę i doceniamy to. Pewnie zapytacie, czemu jest Stumble Up 7S, Stumble Up 4 i mam jeszcze dostęp do innych Stumble Upów, ale w niej jeszcze nie zagrałem. Widzowie, na pewno kojarzycie Stumble Upy te oryginalne. I będę chciał poświęcić osobny odcinek na to, żeby porównać prawdziwe Stumble Upy, czyli właśnie te, z podróbkami od widzów, bo te od widzów i tak są pewnie lepsze. Ale to wygląda nieźle. Musimy uciec z zamku. No to klikam zagraj. Ciężki kawałek chleba, widzowie. Musimy uciec z zamku. Do tej pory uciekaliśmy z więzienia i to było spoko, ale z zamku? Yo, to słuchajcie, będzie trudno. Uważaj, ej, bo to wybuchnie. Uuu, no i straciliśmy Julii. No była, ale już jej nie ma. No, Julii wróciła.
wróciła. Okej, okay, poczekaj. Ona, słuchajcie, idzie jakieś mięso armatnie. A ja chcę się tylko przyjrzeć. Ja idę i się tutaj nie zastanawiam. Mamy, słuchajcie, zamek. Mamy jakieś pypki. Dobra, ja tutaj zerkam. Okej, czyli tak, przeskoczyłbym sobie tutaj. Tutaj mamy, słuchajcie, jakiś kolc. O kurde, bo tu są. Tu są jakieś, słuchajcie, piły. Yo, jakaś woda. Jest trampolina. Yo. Co to jest? Będzie tak, tą trampoliną nie jesteśmy w stanie nigdzie wyjść. Okej. Okay. Dobra, zaraz to sprawdzimy. Zaraz to, słuchajcie, sprawdzimy. Zaraz tu. Tej! Zostaw mnie! Co tu się dzieje? Co? Dobra, lecę sobie tutaj, Okej. Okay. No ty co? Ej, jest... Julikulibuli się zbaliła! Ej! Jak to? I gdzie masz checkpoint? Bo ja jestem na samym starcie! Ej, w tych laserach tutaj. Ja już jestem tutaj na piętrze. Ej, kurde, mnie spaliło i jestem cały czas na początku. O, nie, nie, dobra, ja mam to gdzieś, słuchajcie. W takim razie lecę sobie tędy, Niczym się, słuchajcie, nie przejmuję. Niczym się, słuchajcie, tutaj nie przejmuję. O, kurde, jestem w ścianie. Dobra, już nie jestem w ścianie jednak. Dobra. Dobra, patrzę, słuchajcie. Ty, ja... Ej, ja się zbugowałam. O kurde, ale się przestraszyłem, słuchajcie, nie wiem, co się dzieje, Ja nic nie widzę. Nic nie widzę przez ściany i ja lecę na czuja. Ja też, trochę w sobie też teraz tak robię. Okej, okay, jesteśmy, słuchajcie, gdzieś tutaj. Spoko, dobra. Spróbujmy, słuchajcie, to właśnie przez Okej, przynajmniej tu jest trampo... No dobra, przynajmniej tutaj, słuchajcie, jest checkpoint. Tyle dobrego, mogło być gorzej, słuchajcie. Mogło nie być w ogóle checkpointa, co nie? A jednak, nic, słuchajcie, tutaj widzę. Go dostaliśmy w gratisie. Dobra, okej, okay, lecę sobie tutaj tędy. No! Tutaj mamy, słuchajcie, zastanawiam się, jak my mamy to zrobić. Czy my mamy jednak właśnie tutaj... jakby skoczyć tędy i tutaj... Jest taki problem. O, tak, bokiem. Tutaj nie... Tak, tutaj jest problem, tu nic nie widać. No nic, kompletnie tu nic nie widać, no ale ja dobra mapa. Ej, dobra. Tylko, że okej, okay, poczekajcie. Tutaj trzeba zrobić tak. No! Dobra. Jezu, jeszcze raz to się wydarzy. To no ty, no mam metę jak szef! Pozdro! Ostatnio wygrywała Juli, tym razem dziękuję, bo mogę wygrać ja. Okej, okay. One secret. Zobaczmy. O co tutaj chodzi, słuchajcie? Jaki sekret i czemu ona jest z przodu? Dobra, pójdę sobie tutaj na bok, żeby zobaczyć, słuchajcie, całą mapkę. Okej, 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 dobra, mamy widzimy, kolce. Że... Ej, ta mapka może, słuchajcie, nie być aż taka miła do przejścia. Sprawdzimy. Dobra, widzę, o co chodzi z tymi kolcami, czyli my tak jakby musimy przeskoczyć od razu tutaj, czy nie możemy w ogóle... Poczekaj, a gdyby zrobić tak... Nie możemy w ogóle tutaj. I gdyby to nas... Patrz, z tego da się od razu wskoczyć na to żółte. Tylko dobrze stań na tej różowej. I no. I tutaj możesz do mnie właśnie polecieć wtedy. Okej, okay, może to jest ten sekret. Może to jest właśnie ten sekret. Popatrzcie, od razu da się na drugi. Z tego grzybulca, co nie? Dobra, dotknęłam, tutaj... dotknęłam. O Jezus, tutaj. Będzie ciężko, ale spoko. To jest chyba ta mapka, gdzie... No sorry, memory, ale chyba musimy się troszeczkę rozdzielić, mam wrażenie. Bo tutaj mam wrażenie, że każdy będzie leciał swoim własnym tempem, co nie? Bardzo to jest dobre, że to są wszędzie checkpointy. Ja liczę na to, że to jest checkpoint. Sprawdźmy to, widzowie! Okej, okay, to był jednak checkpoint. Ty, ona już tu jest. Jak ty tutaj już jesteś? Jak tak szybko? O co tutaj chodzi, słuchajcie? Wow! Dobra, tutaj... Jestem! Nie wiem, jak się uratować. Jaką daje satysfakcję, widzowie, ta mapa. Ej, naprawdę nie żartuję. Na zasadzie, że ty już myślisz, że... O, dobra, odpadłem. I za każdym razem jakoś nie odpadasz. Tylko za każdym jakimś dziwnym razem jest tak, jakbyś w sumie chciał, żeby było. Kurde, ale jazda. Co ty gadasz? Nie, no dobra, teraz się nie udało. Szkoda, słuchajcie, bo naprawdę strasznie tłuste to jest. Strasznie tłuściutka mapka, powiedziałbym, słuchajcie. Byłam so close. Dobra, lecę. Ho, 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 blisko, blisko. Dobra, polecę sobie tutaj. Dobra, teraz uwaga. Dobra, bo tutaj jest młotek, ale... O, znowu to samo! Czyli znowu myślałeś, że odpadniesz, a nie odpadłeś. No, ja nie wiem, ja jeszcze żyję, ja się dobrze tutaj całkiem trzymam. Dobra, uwaga, tutaj to się... No znowu to samo! Myślałem, że odpadnę, a nie zbadłem! Co jest z tą mapą? Ej! To jest taka satysfakcja, że po prostu musicie w to zagrać. I to, że checkpointy są co 2,5 sekundy. Tak, słuchajcie, poproszę was o gratulacje w komentarzach dla twórcy tej mapy za te checkpointy. Jestem proszę. Zanerwowa na tą gierę. Proszę, proszę napisać pozdro, bo naprawdę gość zasługuje na to. No wiadomo, że Juli tutaj ma trochę ciężary, ja też mam ciężary, ale musisz przyznać, że to, że są checkpointy, to naprawdę to daje satysfakcję, bo ty wiesz, że dasz radę zaraz to przejść, co nie?
Czy nie masz tak? No moim zdaniem to naprawdę jest odczuwa... Oho! Ja już nie mogę wytrzymać! Znowu to samo! No znowu ja przecież... Nie, dobra, słuchajcie, to przychodzę. Ta mapa jest nawiedzona. Ta mapa jest nawiedzona. Powinienem odpaść 4000 razy, a nie odpadłem. To jest dowód na to, że to jest nawiedzona mapa, jakby ktoś pytał. Czy to jest ten dzień, czy to jest ta chwila, widzowie, że to mityczne koło da nam nową skórkę? Oj, trzymajcie mocno kciuki. Oj, 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 no nie, 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 nie. No dobrze, dobrze, panie Bobrze, ale może tym razem, może słuchajcie teraz, uwaga, no mityczne koło, mityczne, jak to brzmi tak bosko, jakby coś dobrego miało wylecieć, co nie? Ja to bym sprawdził tą mapę, prosto, hard, tył, jesy, prawo, tak, o, abra. No i proste, wszyscy zrozumieli, o co chodzi, co nie? Gość nazywa się SS, no to zobaczmy, czy takie SS. No tak, to jest taka mapka, na której też musimy się rozdzielić. No, chyba, że goś trollował, bo typu mówi, że to jest naprawdę hard mapa, trudna mapa i tak dalej. Poczekaj, bo to jest jakaś winda. Ja sobie zostanę tutaj na tyłach. Ja nie czekam, bo ja tak jestem w tyle zawsze. A ja właśnie chcę zobaczyć, co daje ta winda, czy ona coś w ogóle... O kurde. O kurde, bo wiesz, że tu jest 5000 dróg? Tu jest... O wow, szczerze nie wiem, którędy lecieć. Ej, co, mamy sobie wybrać dróżkę? Nie wiem. Dobra, widzowie, najpierw pójdźmy w takim razie prosto. Zobaczymy, najwyżej się okaże, że słuchajcie, to jest zła droga i po prostu będziemy nadrabiać. Co myślicie? Ja myślę, że słuchajcie, dobra. Jezu! Sprawdzimy sobie tą metę tutaj. Okej, okay, uwaga. No tak, fejkowa. Co ty tam robisz? Okej, okej, okay. Okay, to dziwnie brzmiało. No ale dobra, słuchajcie, jedziemy w takim razie. Jedziemy właśnie, sobie tutaj. Trzymałam. Ej, na bo popatrzcie, wszystko. To też daje nam kolejną drogę. I to w sumie są skróty, bo przecież i tak musisz dojść. Dobra, okej, okay. No nie ma to, słuchajcie, dobra, znaczenia. Ja nie wiem, o po prostu co chodzi. Robimy wiem, sobie ja tutaj sobie trudniejszą idę. Wersję, słuchajcie. To będzie teraz trudniejsza wersja, ale liczę na to, że sobie, słuchajcie, poradzimy. Dobra, okej, okay. Teraz tak, tutaj lecimy w ten sposób, dobra. Dobra, z tego bym od razu spróbował tutaj na to. I teraz tak, pytanie, słuchajcie, gdzie jest checkpoint? Bo tego, słuchajcie, dlaczego? Akurat nie wiem. Dlaczego? Powiedz, że tam jest checkpoint. Okej, okay. Jest tutaj jakaś forma checkpointu. No dobra, mapka naprawdę mega ciekawa. Wiecie co, nawet jeżeli nie jest trudna, to jest bardzo intrygująca. A to jest kozackie, słuchajcie, to jest jakby takie kozackie, że ty właśnie nie wiesz, co Ej. Masz zrobić. Wybrałam najgorszą trasę, jaką no mogłam, tak. po pieniądzach. Ej, naprawdę, wybraliśmy, słuchajcie, zdecydowanie najgorszą trasę. Popatrzcie na to, no bo wszędzie dobra, indziej ale, są, słuchajcie... Okej, okay. Nieźle, nieźle. Czyli tak, nie zamieniliśmy... No ale oczywiście dostaliśmy i tak po twarzy. Można tak powiedzieć, dobra. Okay, ty tutaj... też tu jesteś. Tak, bardzo duże wyskoki. A gdzie byłeś wcześniej? Za tobą po prostu, tylko obserwowałem mapeczkę, jak ona wygląda z drugiej strony. Dobra, tutaj, okej, ostatni skok, dobra. Okej. I tutaj, słuchajcie, ta meta też moim zdaniem musi być fejkowa. No i jest fejkowa, dobra. Można było przyjść tędy, kumacie? Można było przejść tędy. Okej, okay, tutaj naprawdę widzę, że masz trochę tarapaty, no bo naprawdę niefajne miejsce się akurat trafiło. I teraz tak, słuchajcie. To się da jakoś, dało się tędy przejść jakoś, od razu. Da się to inaczej jakoś? Powiem ci, że nie. Aha. No chyba musisz to tymi pieniędzmi, co nie? Dobra, to ja w takim razie, słuchajcie, spróbuję pójść tędy. Pójdziemy, słuchajcie, tam, a potem na sam koniec pójdziemy tam. Tam też jest jakaś piłka, która mogłaby wskazywać na to, że, słuchajcie, może przejście jest jeszcze gdzieś indziej, niż nam się wydaje. Serio, może, słuchajcie, tak być. Ale nie wiesz, jak nie ja tutaj muszę. Manewruję myszką. Dobra, nawet uwaga, przychodzę. Ja ją no tak, fake meta. Nie, no dobra, widzę, że tam naprawdę masz akurat tarapaty. Spoko, spoko, spoko. Ała. Dobra, no to słuchajcie, jedziemy w takim razie. Trochę pokorniej. Pojedyncze skoki, słuchajcie, tutaj trzeba robić. Dobra, tutaj ciach, ciach. Tutaj, uwaga, ciach, ciach. Dobra, tutaj ciach, ciach. Uwaga, pow, 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 pow. To szybki strzał, wow, wow. Dobra, tutaj tak. Okej, okay, niech teraz ona sobie minie. Dobrze. Dobrze. Ej, bo ja się tutaj, tak zmęczyłam. Ciach. Tak okay. się zmęczyłam. To jest ostatnia meta, która już... No musi być dobra i sprawdźmy. No i jest dobra. Ej, ale mapa nie była aż taka trudna. A, cowboy wygrywa. Totalnie musimy to zobaczyć. Bo naprawdę to wygląda jak moja twarz. Ale w momencie, kiedy trafiam wymarzoną skórkę, popatrzcie na tego ludzika ze StumbleGaze. Jeszcze metki mu w ogóle nie ten. To słuchajcie, w ogóle wezmę tą metkę. Faktycznie, no bo naprawdę fajny skin, słuchajcie. I prawie dostaliśmy nową skóreczkę, widzowie. Szkoda, szkoda. Patrzę na ten daszek. Ten daszek jest mega mocny, że on albo jest do dołu, albo jest do góry. On nie będzie na wprost, słuchajcie, choćbyście postawili. Chociaż teraz nawet jest tak trochę na wprost. Jakbyś to mocno zgiął, to faktycznie może by to zadziałało, słuchajcie. Może trzeba by było, słuchajcie, to czymś podkleić, żeby to po prostu było delikatnie sztywniejsze, ale popatrzcie, zostaje nam tutaj taka, o, meteczka, no i wiadomo, ten taki plastik, który trzeba w sumie jakoś gdzieś wywalić, a my, zobaczmy, no daj ten złoty...
Serio? No dobrze, Festival Steam. I teraz trzeba będzie, słuchajcie, z tej wyskoczni. No właśnie, chodź tutaj na wyskocznię, zobaczymy, jak to, słuchajcie, wygląda. Mogę? Bo tutaj jest moja twarz. Tak, to meta. Jestem ja. Dokładnie, ej, ciekawe w ogóle, bo tam jest druga meta. Ej, to może być strasznie krótka mapa. Ale słuchajcie, ja chcę zobaczyć to jeszcze raz. Chcę to zobaczyć jeszcze raz. Ej, chodź tu do środka, ty. Ty, a wiesz, a spróbuję pójść na tą metę. Zobaczymy, czy mnie spali w sumie. Bo jest szansa, że to z dobra działająca meta. Dobry Boże, jednak. Dobra, słuchajcie, czy to jest jakaś forma checkpointu? To jest. Ty, a jak wejść do środka? Chyba tędy. O kurde, ty. Ej, nie wchodź do środka. Bo tutaj nic nie ma. Ej, co tu się dzieje? Tu jest jakieś wejście. Nie, no tam jest przejście, słuchajcie. Jak się nazywa ta mapa? Ona się nazywa Festival Steam, czyli jakby to jest mapa czekolady Mr. Beasta ogólnie. No bo to ma być taka fabryka chyba czekolady, ale to popatrz. Nie miała być twoja twarz? No, ja mówię tylko, że to wygląda trochę jak moja twarz. Dobra, tu jest jakieś wejście do środka i tu jest jakiś windziarz. Tutaj nie wchodź na to, uważaj, nie widaj na tego windziarza. Czemu? Uważaj, bo on cię zrzuci, jak na nim, pod nim staniesz. No dobra, ale ja jakby wchodzę tak i co, teraz mnie zrzuci jakoś? Nie. O kurde. Nie zbagował, no. Ty. No! O kurde, patrz, ale jesteśmy piętro wyżej. I tutaj chyba mamy przejść, tak! Mieliśmy tu przejść. Padłam. Ej, dobra mapa, jakieś schody tu są. Ty, faktycznie, to jest jakaś fabryka czekolady. No, tej czekolady nie jest tu najmniej, widzowie, to trzeba przyznać. Ej, mega fajne. Gdzie tu mam wejść? No, przecież masz przejście. Na tym piętrze, na którym wylądowaliśmy. Normalnie są te klocki, które... A dlaczego ja spadłem? Dobra, bo mi tu blokują te ściany i nic nie widzę. O kurde, ej, po tych czekoladkach bardzo dziwnie się, słuchajcie, skacze. Ale spoko, jedziemy, słuchajcie. Tylko nie wiem dlaczego, ja, słuchajcie, spadłem tam w dół. To mnie troszeczkę zastanawia, ale ogarniemy, słuchajcie. Ej, a ty jak żeś tam blas? No kurde, no jak ja spadam? Ej, bo ty mnie zagadujesz i przez to ja spadam, no. Kurde, ej, a co ja robię tam źle niby? Przecież tutaj... Okej, pomiędzy każdymi schodami jest dziura. Pomiędzy, słuchajcie, każdymi schodami jest dziura. Ha, nie mogę wyjść dobra, z niej teraz. Dobra. Czyli tak, trzeba tak i teraz tak. Dobra, tutaj tak i tutaj od razu skok. Tutaj bokiem, wszystko boczkiem, słuchajcie, wszystko boczkiem. Dobra, i tutaj tak. Dobra, tutaj na kolejny schodek i tu na górę. Dobra, proste. Prosta piłka. I teraz, słuchajcie, jakoś musimy się wydostać na górę. No właśnie, tutaj może jest jakaś forma trampoliny. Ale mnie oczy bolą. O, nice, tutaj. O kurde, jak ty to przeszłaś niby? O dobra, też to przeszedłem, nice. O i... No co? Ty, nie, gość sobie jaja zrobił. Nie, no to trzeba tutaj, po prostu. A tędy się nie da? A tędy się nie da? Okej, dobra, sprawdzę to. Sprawdzę to, słuchajcie. Okej, nie. Ja, słuchajcie, będę mądrzejszy od autora tej mapy. Musimy, słuchajcie, dać radę. Musimy, słuchajcie, dać radę. Julia już się poddała, ja też się, słuchajcie, wkurzyłem, ale patrzcie. Już. Nie, no nie ma sensu, słuchajcie. Ale, słuchajcie, ale ja chcę zobaczyć to i w inny sposób, słuchajcie. Czyli uwaga, polecę tak, polecę naprawdę grubo bokiem. Kurde, ty, naprawdę chyba się nie da. Ej, naprawdę? Dobra, to lecę, słuchajcie, w ten sposób. O kurde, wszędzie to jest. Dobra, to mam jeszcze inny pomysł, słuchajcie. Czyli tak, podskoczę w ten sposób. Zmieni się teraz w kulę. Komentuj, jak ci idzie, bo ja już i teraz nie wchodzę w ogóle. A, troszeczkę za późno. Aj, tak mnie spaliło. Nie, ej, to się nie uda, słuchajcie, to się nie uda. Nie, no to ja nie próbuję, słuchajcie, nawet. No widzowie, no sorry, ale nie. Dobra, to jeszcze mam inny pomysł, słuchajcie, żeby polecieć tutaj i tu. No nie. No po prostu, no nie. Dobra, ostatnia próba. Biorę tarczę, słuchajcie. Nie, sorry widzu, ale no nie. Okej, mapka nazywa się... Okej, i wydaje się być taka, no właśnie, dość zabawna, tylko że raczej tutaj będą tarapaty. Typu, że słuchajcie, nie wiem jak, ale trzeba będzie właśnie wyłapywać idealny moment, słuchajcie. No dobra, tutaj nie, to mi się już nie podoba. Znaczy właśnie chciałem powiedzieć, że idealny moment tutaj trzeba złapać, żeby, o kurde. Żeby to wszystko posejwować. To jakieś tutaj dobra, nie ten tutaj tego, trzeba tak, a widzicie, trzeba było się wybić tutaj, teraz o kurde. Ty, ej, to może być mega dobra mapka. A gdyby, słuchajcie, tutaj się odbić w ten sposób. No i co teraz? Wiem. Nie do końca no wiem. I co te? Co mam tutaj, słuchajcie, zrobić? O! Dobra, można zrobić. Ta! O! Ja się tutaj z boku cały czas palę. Ej, to będzie trudne, słuchajcie. Wydaje mi się, że to, słuchajcie, będzie naprawdę trudne. No kurde! Tu mam zrobić jakieś 360, ale to 360 nie wychodzi. Dobra. W ogóle, ja nie wiem. Dobra. Takie no ej, tutaj było nieźle. Naprawdę, słuchajcie, było już całkiem nieźle. Dobra, tutaj to zważyłem. Tutaj trzeba naprawdę dość wysoko tutaj trzeba.
Dobra. Tutaj bym zrobił... Poważnie? Ej! Nie! O co chodzi? O co chodzi w tej... Nie wiem, ale... Nie wiem, słuchajcie, do końca o co chodzi w tej mapce, ale blokując się będzie tylko gorzej. Dobra, słuchajcie, robimy w tak... O! Ej, nie da... Nie da się nic zrobić. A, dobra, piłką mi się udało. Okej, w takim razie, słuchajcie, lecę. Ej, trochę mnie wkurzyła ta mapka, tak jakby. A z drugiej strony, Jezu, słuchajcie, właśnie daje satysfakcję. Mega dobre to jest. To jest naprawdę, słuchajcie, mega dobra mapka. Okej, spoko. Lecimy sobie tutaj. No, liczę, że tutaj jakaś forma checkpointu zaraz będzie, albo właśnie jest. Ale się wybiłam. Okej, ty dałaś radę to zrobić. Ej, nieźle. Nieźle. Dobra, tutaj to pewnie jest forma checkpointu. I teraz, słuchajcie, musimy się zastanowić, co mam tutaj zrobić. Okej, po prostu tak przeskoczyć? Ty, no to sama przyjemność, słuchajcie, w graniu tutaj. No bez kitu, no ej! Jakie ciężary były. Mega miła mapa, naprawdę, słuchajcie, strasznie no. Strasznie nie lubię tego skakania wokół czegoś. Wokół. Ej, kurde, wokół ale jakiś dobra, no. Tylko teraz bądź jeszcze mądry i właśnie uniknij tego. Ej, a jakbym sobie wziął tarczę, to czy to mnie broni, jakby... O, czy ja przeniknąłem przez podłogę? Tutaj jest dopiero checkpoint. Ej, tak się w ten sposób? Czekajcie, bo może to jest jakiś fake, słuchajcie, bo to jest jakaś niewidzialna... Tak, tu jest jakaś niewidzialna podłoga po prostu. O kurde, ty, bo problem jest taki, że ja nie wiem, w którym miejscu jest ta niewidzialna podłoga, słuchajcie. No, poczekaj, nie, chyba... Nie, no, znowu spadłam, no o mój święci. Boże! O, dobra, słuchajcie, nie kumam, słuchajcie, czemu tutaj się tak dzieje, ale... Ej, jak będziesz już na mecie... Dobra, tu przeskakuję, nie? Tak. No, jestem już na mecie. O! No to przejdź, to przejdź. A, no to przechodzę. Pozdrawiam, dobra mapa.